Ten film powstał dzięki moim patronom na Patronite. Żyjemy w świecie mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, gdzie kult piękna młodości triumfuje i nie liczy się wiedza, nie liczy się doświadczenie, nie liczy się nawet mądrość. Panuje kult ciała i młodości, bo przyciąga masy. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, tak działa psychika ludzka. Dla znakomitej większości z nas bardziej wartościowy będzie materiał osoby młodej, wysportowanej, z elegancko ufryzowanymi włosami, niż na przykład wykład profesora lub praktyka, który całe zawodowe życie spędził na zgłębianiu danego tematu. Tak po prostu jest. Możemy się nad tym zżymać, nie zgadzać się z tym, wierzyć, że tak jednak nie jest, że jako społeczność może jesteśmy mądrzejsi, ale to nie zmieni prawdy. Więc co możemy zrobić? Możemy się zastanowić, jak inteligentny człowiek może w miarę swoich cielesnych ograniczeń zwiększyć swoją atrakcyjność i oszczędzić sobie tego, co mu szkodzi. Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to no wpadajcie do mnie często, korzystajcie z tej wiedzy, a żeby korzystać z niej na bieżąco i zupełnie za darmo, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I pamiętajcie, żeby wcisnąć dzwoneczek. I dajcie najlepiej od razu łapkę w górę, żeby ten materiał mógł trafić do wszystkich innych fajnych ludzi. A więc dzisiaj będzie o zdrowiu i będzie o młodości i o tym, jak psycholog może Wam w tym pomóc, bo może. W czasach trenerów personalnych na siłowni, dietetyków na każdym rogu, chirurgów medycyny estetycznej, nic dziwnego, że większość społeczeństwa przykłada taką nadmierną wagę do swojego wyglądu i do wyglądu innych. Unikamy wszelkich czynników, które w naszej ocenie nas oszpecają i postarzają. A co dodaje nam zmarszczek? Poza całkowicie naturalnym zjawiskiem starzenia się jest również samotność i zła kondycja psychiczna. Ostatnie badania pokazały ponad wszelką wątpliwość, że zły stan psychiczny i samotność przyspieszają starzenie się i to bardziej niż palenie papierosów. Badacze odkryli, że obniżony nastrój i samotność przyspieszają starzenie się bardziej niż palenie papierosów. Tym samym pokazali, że na starzenie się ogromny wpływ mają nie tylko stan zdrowia somatycznego, czyli ciała, przybyte choroby, a nawet tryb życia, ale i kondycja psychiczna, czyli coś, w czym może nas wesprzeć dobry, zaufany psycholog. Możecie zadać bardzo zasadne pytanie, dlaczego? Dlaczego się starzejemy? No i to jest jedno z tych pytań, na które naukowcy nadal nie mają jednoznacznej odpowiedzi, z którą wszyscy by się zgodzili. A to dlatego, że jest to pytanie, na które istnieje bardzo dużo różnych odpowiedzi. W książce Ciało. Instrukcja dla użytkownika autorstwa Billa Brysona przeczytamy, że już 30 lat temu istniało 300 dobrze udokumentowanych naukowych teorii wyjaśniających proces starzenia się. Wszystkie są wiarygodne, ale żadna z nich całkowicie nie wyczerpuje tematu. A więc możemy założyć, że czynników wpływających na starzenie się jest wiele. I to jest chyba nawet dość intuicyjne, prawda? Wszyscy gdzieś tak głęboko to czujemy, że jest więcej niż jedna przyczyna tego, dlaczego się starzejemy. Ta liczba badań, liczba teorii na temat starzenia się nie zmniejsza się, nie zmniejsza się od lat. Badanie procesu starzenia się jest jedną z bardziej prężnie rozwijających się dziedzin nauki i medycyny. Jako naukowcy jesteśmy ciekawi, dlaczego biologia wyposażyła nas w ten mechanizm starzenia się. Wyposażyła nas w to, nas ludzi, ale też wszystkie inne gatunki istniejące na Ziemi. Bill Bryson podaje, że starzenie się ma charakter odśrodkowy. To znaczy, że jest inicjowane przez sam organizm. W pewnym momencie nasze ciało po prostu decyduje się zestarzeć, a następnie umrzeć. Co ciekawe, ten moment, kiedy ciało decyduje się zestarzeć, jest dla każdego z nas różny. A więc mówiąc inaczej, nasze ciała
starzeją się w różnym tempie, a wiek biologiczny nie pokrywa się wcale z wiekiem metrykalnym. Czyli można mieć 20 lat i być zniszczonym jak 60-latek, a można być 60-latkiem i mieć umysł i ciało sprawniejsze niż niejeden młodzik. No i teraz być może zadajecie sobie pytanie, no to co zrobić, żeby spowolnić starzenie się? No i dobrze, że o to pytacie. Starzenie się dotyczy całego naszego organizmu i to oznacza, że starzeją się również wszystkie poszczególne nasze narządy. Ale jeśli zajrzymy jeszcze głębiej, to starzeją się także wszystkie nasze pojedyncze komórki. Biolog Leonard Hayflick wykazał, i to już było w 61 roku zeszłego stulecia, że hodowane w laboratorium komórki macierzyste dzielą się tylko około 50 razy. Wtedy ich możliwości mnożenia się kończą. Od nazwiska tego badacza zjawisko to nazywa się limitem Hayflicka. I wszystkie nasze komórki, absolutnie wszystkie, podlegają temu procesowi. Także nasze komórki nerwowe, w tym te w naszym mózgu. Następnie w latach 70. zeszłego wieku udowodniono, że rolę takiego licznika, dzięki któremu komórka wie, kiedy kończą się jej możliwości podziału, spełniają tak zwane telomery. Te telomery to nic innego jak odcinki DNA zlokalizowane na końcu chromosomu. Te odcinki skracają się z każdym kolejnym podziałem komórki. No i już nam się wydawało, że w końcu tajemnica starzenia się została wyjaśniona. No, okej. Okay. Czyli jeśli chcemy zachować młody wiek, to musimy znaleźć sposób na powstrzymanie skracania się tych telomerów. A więc co? Tajemnica rozwikłana? No niestety nie. Bo wkrótce potem okazało się, że starzenie się jest o wiele bardziej skomplikowanym procesem. To prawda, że te telomery mają na starzenie duży wpływ. Ale jak duży konkretnie, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nie tylko one o starzeniu się decydują. I gdy analizujemy starzenie się komórek, należy również wziąć pod uwagę ich wyposażenie genetyczne, a także na przykład tempo. Tempo, w jakim gromadzą się w komórkach odpady metaboliczne. No i zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. A jest to tylko poziom komórkowy, a przecież starzenie się można rozpatrywać też na innych poziomach. Co jeszcze wpływa na starzenie się? Na pewno tryb życia. Jeśli mamy siedzącą pracę, to na pewno nas to nie odmłodzi. Wręcz sprawi, że efekty starzenia się będą u nas bardziej widoczne. Szczególnie jeśli nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Bo na starzenie się wpływają również oczywiście przybyte przez nas choroby. Wiadomo też, że palenie papierosów szkodliwe dla zdrowia osłabia kondycję organizmu i może zwiększyć nasz wiek biologiczny. I osłabia też funkcjonowanie naszego umysłu. No a jak do tego wszystkiego ma się psychologia? Jaką rolę w utrzymaniu naszej młodości może odegrać dobry, zaufany psycholog? Otóż najnowsze badania wskazują, że większe znaczenie niż dotychczas przypuszczano dla naszego wieku biologicznego mają czynniki psychologiczne. Takie jak to, jak skutecznie radzimy sobie ze stresem, jak pracujemy nad swoim dobrostanem emocjonalnym, czy przepracowujemy swoje trudne doświadczenia ze specjalistą, czy tylko spychamy je do podświadomości. Specjaliści z firmy biotechnologicznej Deep Longevity wraz z naukowcami z całego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Chin, sięgnęli po dane biomedyczne prawie 12 tysięcy osób i na ich podstawie opracowali tak zwany age clock, czyli taki zegar starzenia się. I to pojęcie zegara starzenia się jest coraz bardziej popularne w nauce, a oznacza nic innego jak taki cyfrowy model starzenia się szacujący wiek biologiczny naszego organizmu. Naukowcy odkryli, że na starzenie się bardzo silnie wpływa nasza kondycja psychiczna. Ale jak do tego doszli? Okazało się, że szybciej starzeli się ludzie,
po udarach, po chorobach płuc, po chorobach wątroby oraz palacze, ale także ci starzeli się szybciej, którzy czuli się nieszczęśliwi, sfrustrowani, zestresowani, zmęczeni psychicznie, smutni. Oni starzeli się szybciej. A także osoby, które czuły się osamotnione. I ten ostatni czynnik przyspieszał starzenie się nawet bardziej niż regularne, nałogowe palenie papierosów. I tu jest wielka rola i odpowiedzialność dobrego psychologa, bo dobre wsparcie psychologiczne pozwala przywrócić do dobrostanu psychicznego i emocjonalnego człowieka w potrzebie. Dobry, zaufany psycholog, nawet taki, z którym spotykamy się online, jest w stanie pomóc nam powrócić do homeostazy i stanu optymalnego naszej psychiki. No a w efekcie spowolnić efekt starzenia się i ciała, i umysłu. Badacz Manuel Faria z Uniwersytetu Stanforda zauważył, że kondycja psychiczna i psychospołeczna w ogromnym stopniu decydują o naszym zdrowiu i jakości życia. A jednak są one praktycznie zupełnie pomijane przez współczesne systemy opieki zdrowotnej. No i popatrzcie na nas. Ilu z nas, chcąc zachować młodość, uda się intuicyjnie do psychologa? No bo przecież większość z nas pójdzie do trenera personalnego na siłowni, do kosmetyczki, do dietetyka. A o psychice zupełnie zapominamy. A zobaczcie, jak bardzo trudności psychiczne wpływają na to, jak się odżywiamy, ile się ruszamy, jak dbamy o siebie, jak śpimy, jak często się uśmiechamy, jakie są nasze relacje z drugim człowiekiem. A w tym wszystkim pomaga właśnie psycholog. Właśnie w tym warto szukać wsparcia psychologicznego. Nie kiedyś, nie jutro, nie zaraz, tylko już, bo te procesy starzenia się, one cały czas w nas się toczą. A więc planując, jak spowolnić starzenie się naszego ciała i umysłu, bierzmy pod uwagę naszą psychikę, bo to ona steruje naszym postępowaniem i tym, co zrobimy z naszym ciałem. To nie jest tylko moja teoria, tak też podają naukowcy, których praca ukazała się w czasopiśmie naukowym Aging US. Mówią nam, korzystajmy ze wsparcia psychologicznego, bo po to właśnie jest. No i co? I co teraz? Chcecie już teraz spowolnić swój proces starzenia się? Niezależnie od wieku warto to zrobić już. Podzielcie się proszę tym materiałem w swoich mediach społecznościowych. Nieście tę wiedzę swoim bliskim, swoim znajomym. Niech oni też mają szansę na zdrowie ciała i psychiki. I niech zachowają w sobie swoją młodość najdłużej, jak to tylko jest możliwe. Do zobaczenia w następnym materiale. Dziękuję moim patronom. To właśnie dzięki nim mógł powstać ten film. Jeśli chcesz zostać moim patronem, zajrzyj na mój profil na Patronite i sprawdź, co możesz dostać w zamian. Link do mojego profilu znajduje się w opisie filmu i w komentarzach poniżej.